Zobaczcie, tak wygląda rzepak. Piękny zapach, kwitnie. Co prawda dopiero jest początek kwitnięcia. Jest trochę słodyżka, ale co najgorsze, to gdzieś będziecie widzieć. O! Jest chobacz. Ale jest taki... A nie. Żyje. Chobacz podobnik jest. Pierwsze łuszczyny już jakieś się tworzą, jeszcze nie. Tak jest naprawdę sam początek robienia się łuszczyn. Niektóre te pierwsze nawet widzę były odrzucone. Czekajcie, telefon. Jak widzicie, tutaj akurat rzepak jest na takie trochę lepszej, no, na czwartej A. Takiej zwięźlejszej glebie. To dopiero góra nam zaczyna kwitnąć. Pierwsze kwiatki, które jakieś były, nie zawiązały łuszczyn. No to normalne, bo duży stres był suszy, wysokie temperatury. Ale jak na tą chwilę mamy jeszcze bardzo dużo tych rozgałęzień bocznych, które dopiero zaczynają się tworzyć. Jeżeli popada deszcz, to jeszcze część z nich jest do odratowania i one jeszcze puszczą nam. Jeżeli deszcz nie popada, no to kaplica. Zostaną tylko tutaj, tu zostanie góra, ewentualnie jakieś te mocniejsze boczne rozgałęzienia i nie wiem, czy będziemy mieli jedynkę z przodu. Oby tylko była jedynka z przodu, jak nie popada. Rzepak na razie jeszcze jest ok, ale jeszcze chwila. Jak nie popada w ten weekend, no to naprawdę tragedia. Pokażę Wam rzepak na górce, gdzie niestety tam szósta klasa, taki kawałeczek, takie kółeczko jest. Tam już sobie rady nie dał. O, zobaczcie tutaj. Na tym rzepaku Wam nie pokazywałem go. Tutaj jest rzepak koło mojego domu, to jest Ilona. Tutaj, gdzie jest trochę więcej wilgoci, nawet mniej tego kwiatu. Dopiero tak zaczyna lepiej kwitnąć. Co prawda jeszcze przed tą największą suszą, po przymrozkach, dałem dodatkowe, razem z rybakiem, 2 litry aminokwasów i widzę, że dość fajnie to przytrzymało. I ten rzepak ten stres trochę lepiej zniósł niż inne rzepaki bez jakiejś tam biostymulacji. O, i tutaj widzicie, jest takie małe kółeczko, gdzie wchodzi szóstka. O, jest coś takiego. Tu już jest kaplica, no ale to jest mały kawałek na szczęście. Większość pola wygląda obiecująco, no a na to nic się nie poradzi. Deszcz nie spadł w odpowiednim momencie, no i nie ma. O, tu takie małe kółeczko i bodajże jeszcze tutaj, no ale to na całych hektarach jeszcze nie ma tego dużo, może procent, może nie. Jeżeli się opuszczą te deszcze, no to i tak jeszcze mamy szansę na fajny plon. W najbliższych dniach, co ja będę robił, jeżeli tego chowacza będzie dużo po deszczu, myślę, że ten proces kwitnięcia nam przyspieszy. Boczne fajnie puszczą. Będzie coraz więcej młodych łuszczyn. To tak, żeby nie dopuścić, aby ten chowacz nakuwał, składał jaja. Potem też w tych miejscach, gdzie nakuwa chowacz podobnik, wchodzi nam pryszczarek kapustnik. O, tutaj też trochę gorzej na poprzeczniaku, ale to jeszcze może się odbuduje. To będziemy robić zabieg na robaka. W tej chwili albo acetamid plus perytroid, albo Proteus, jak Lopryt, deltametryna. Ja już raz leciałem acetamiprydem, także teraz będzie najprawdopodobniej Proteus. I jeżeli to wszystko tak fajnie się bujnie i ten robak będzie, to od razu dorzucę tego pełną dawkę azoksystrobiny. Miałem robić razem z prochlorazem, ale jeżeli będzie robak, to nie będę czekał i od razu damy razem robaka z azoksystrobiną w pełnej dawce. Dobra. Zobaczcie sobie, bo pokazywałem Wam wcześniej wschody faceli. Ta facelia się bujnęła bardzo. I tak, tutaj myślę, że widzicie. Facelia jest dość fajna, ale obok mamy już taką bardziej zwięzłą glebę. O, tak jak tu, taki ił. I są takie kawałki, no myślę, że mam około 30%. Niestety takich kawałków, no może nie 30%, 20%, no to nie ma nic, no ale tu to jest popiół, nie ma co się dziwić. Jak spadnie deszcz, to się wszystko fajnie podrówna. Jeszcze przy okazji tego, że przyjechałem rozlewać RSM na trawę, bo liczę na ten deszcz, tak jak wspomniałem wcześniej, wszedłem sobie na pole Atory, żeby zobaczyć, jak wygląda. Na tą chwilę. Tak, no już 1,20 m ma. O, są panowie.
ciekawe, czy znajdziemy jakiegoś. Owacza. Nie, no same słodyczki. A tora jak na razie się trzyma, jak widzicie. Naprawdę dość fajnie. Tylko zobaczymy, czy te wszystkie boczne zostaną utrzymane. Jeżeli popada, to będzie fajnie. Jesteśmy akurat tutaj na dołku, ten rzepak jest lepszy. Ciekawe, czy tak jest na całości. Zaraz się przejdę i zobaczę. Także Ilona też widzę sporo nadrobiła, była do tyłu przy atorze, a teraz ta Ilona już tak bardzo się nie różni. Widzicie, tam gdzie jest trochę lepsze miejsca są, to jeszcze jest mało kwiatu, dopiero zaczyna coś się dziać. Ale widzę, że jak na razie nie jest źle, byle popadało, będzie dobrze. Jeszcze teraz mam chwilę przerwy, bo muszę poczekać, aż tego małego oto tu pana, nie wiem, czy go widać. Widać, który zbiera gałązki od gorczycy. Przyjedzie odebrać babcia, bo mu się znudziło jeździć. Chciał bardzo jechać ze mną pryskać, ogólnie na opryski. Żadnego nie biorę, no bo to jest trucizna. I nie może być tak, żeby dzieciak ze mną jeździł. No ale dzisiaj przy RSM-ie w końcu był zadowolony, że może ze mną jechać. Wykorzystując tą chwilkę przerwy małą, przejdziemy się na pole obok, gdzie mam facelię. Zobaczymy, czy już coś będzie widać. Mimo tej suszy od 20 marca całe, słuchajcie, pół litra deszczu. Masakra. Sucho było, nieraz. Ja może wielkiego doświadczenia nie mam, ale to starsze osoby też mówią, że sucho to było nieraz, ale maj, czerwiec, takie okresy posuchy, upały, to jak najbardziej. Ale w kwietniu, żeby cały kwiecień spadło, przez cały kwiecień spadło pół litra. Mimo suszy, mimo zawiei piaskowych, burz piaskowych i słabej gleby, ta ziemia tutaj dobrze ubita, przygniecona, w tych rowkach się fajnie trzyma i facelia, tam gdzie mieliśmy chociaż trochę tej wilgoci, poschodziła dość fajnie i tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć, tylko muszę fajnie odsłonić wam. Oprócz facelii była wsiewka trawy i trawa też, o dziwo, jest i jest jej naprawdę dość sporo. Już żonki zaczynają się odznaczać. Jakby ten deszczyk teraz spadł, to będziemy mieli już taki fajny efekt i na polu będzie fajnie zielono, bo jeszcze w tej chwili, jak z daleka spojrzymy, to wydaje się, że pole jest gołe, ale to niestety taki urok faceli. Facelia na początku ma taki fioletowy, antycyjanowy kolor i dopiero po chwili, jak łapie pierwsze liście właściwe, ona tutaj właśnie łapie te liście właściwe, pierwsze dwa liście właściwe ma, to dopiero po tym czasie zaczyna być widać coś na polu. Uważam, że jak na taką suszę, zero deszczu od zasiewów, schody są naprawdę super. Myślę, że duża zasługa siewnika i tego, że są te kółka dociskowe, fajnie ugniatają tą glebę i ta wilgoć dłużej zostaje. I taki plus na ten rok to to, że nie wywiało nam tej ziemi, nie pościnało tej faceli. Też częściowo jeszcze była osłoniona, jest osłoniona i dzięki temu nie ma żadnych strat. Babcia już jedzie z rowerem po wnuczka, także my jedziemy pryskać dalej i kończymy. Jesteśmy na kolejnym polu. Ten filmik to chyba zrobimy taki szybki przegląd pól. Ja już sobie gruberuję, bo skończyłem rozlewanie RSM-u. Łukasza puściłem do domu, a jestem na pszenicy, na wilejce. I ta wilejka, powiem wam, od ostatniego razu, ciekawe jak tu będzie widać, ale widzę, że kolor trochę taki jaśniejszy jest na nagraniu. Bardzo, ale to bardzo się ruszyła, mimo niby rzadkiego siewu, bo tam 112-114 kg, już dokładnie nie pamiętam. Łan fajnie się rozkrzewił, zakrył ziemię. I to co widzę u siebie, taki plus nie plus na ten rok, to to, że nie zastosowałem jakiejś mniejszej dawki azotu. I mimo tego, że teraz z tą drugą dawką zwlekam, bo według mnie nie ma na to dobrych warunków i część tego azotu gdzieś ucieknie i póki te opady jakoś się nie opuszczą, albo tuż przed opadami, albo jakoś w te opady rozleję drugą dawkę, to na razie z azotem nie wyjeżdżam. I dzięki temu, że poszło około tam 85 kg w RSM-ie i ASL-u, ta pszenica się dość fajnie trzyma. I teraz, mimo tego, że jest susza, tutaj akurat jest dość niski kawałek i to jest moja najlepsza pszenica, to dalej się trzyma. Fajnie pobiera azot, nabrała teraz takiej fajnej barwy
i myślę, że tu jest jak na tą chwilę fajny potencjał, aczkolwiek ten potencjał się szybko skończy, jak dalej nie popada, bo tydzień i myślę, że nawet to pole, gdzie jest dość niskie, też zgaśnie. Chwasty fajnie siadły, co prawda ja tylko zwalczałem chwasty tutaj dwuliścienne, szedł Tribenuron Fluoxyper, a za jakiś czas, myślę, że w przyszłym tygodniu, jak czas pozwoli, będziemy robić zabieg na miotełkę i owiec głuchy, bo to jest takie pole, z tego owsa głuchego mam bardzo dużo, to jest dzierżawa i niestety jak ją przyjąłem, tego owsa już tutaj było, co roku z nim walczę, ale niestety dość upierdliwy chwast i często długo po prostu się utrzymuje w tym polu i długo wschodzi. O, tutaj sobie zobaczcie poprzecznie, jaka szczota, jak podwójnie zasiane, no po prostu szczota. I to jest też trochę niżej, tu obok mamy taki stawek mały, no jak na razie obiecująco, ale to moja najlepsza pszenica, reszta tak nie wygląda niestety, susza już bardziej doskwiera, trochę mączniaka na dole, trochę chorób podsuszkowych, troszkę septoriozy, ale ogólnie wilejka dość zdrowa i bardzo fajnie się zregenerowała, dokrzewiła i teraz fajnie zagęściła łan. Zobaczymy, jak będzie dalej w planowaniu. Dobra, wsiadam i gruberuję dalej.